Zaczniemy od komisarza Hogana, dla którego mam kilka krótkich pytań. Pierwsze tak, jak pogodzić partykularne interesy krajów i uwzględniając ich specyfikę, wypracować wspólną politykę Unii? Czy są dodatkową komplikacją poza rolnicze cele Unii Europejskiej? A zatem, czy jest to konsensus, czy jest to kompromis, czy może realizacja pewnego paradygmatu idącego z Brukseli? Panie komisarzu. Tak jak wszyscy wiedzą, budżet wymaga jednomyślności ze strony 27 członków. W związku z tym wiadomo, że trzeba będzie szukać kompromisów i osiągnąć kompromisów, aby odpowiedzieć na wszystkie żądania ze strony wszystkich, którzy tutaj w tym uczestniczą. Więc w zależności teraz od tego, jakie są najważniejsze kwestie, z którymi poszczególne kraje przystępują do negocjacji, wiadomo, muszą być kwestie, które muszą być uzgodnione, więc mówię tutaj o w pełni potwierdzony i sfinansowany budżet dla wspólnej polityki rolnej i musimy mieć również przewidywalność co do przyszłego budżetu, bo jak już widzimy, mamy z powodu Brexitu mniej o 12 miliardów, więc wszyscy premierzy płatników netto, Holandia, Dania, Szwecja, i być może inne kraje, tutaj podnoszą jeszcze kwestie migracji, i więc mamy 24 miliardy euro, to jest ta luka. No i teraz jest pytanie o te środki. Czy będą środki z nowych krajów, z państw członkowskich, czy utniemy budżet? Więc mam nadzieję, że no 22 z 27 krajów powiedziało, że chcą włożyć więcej. Mamy Polskę, mamy Irlandię, ale mamy jeszcze do przekonania 5 państw członkowskich. Mam nadzieję, że nam się to uda i uda nam się to osiągnąć, więc uda nam się osiągnąć to, bo nie możemy sobie pozwolić na deficyt jako Komisja Europejska w tych środkach europejskich. Tej nowej wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Czym te priorytety różnią się od poprzednich? Odchodzimy od zasad zgodności, od compliance. Wcześniej podejmowano wspólne decyzje. Mówimy tutaj to dla rolników, dla farmerów. Była to okropna biurokracja, kiedy te wszystkie decyzje były podejmowane wyżej. I w tym momencie mamy tutaj inne dyrektywy. Mamy dyrektywy, które mają bardziej bezpośrednie zastosowane. I chodzi o to, żeby stosować mniej działań pośrednich, mniej działań kontrolnych. Jeżeli uda nam się ograniczyć liczbę tych kontroli z 5% do 1%, jeżeli będziemy mogli uwolnić trochę zasobów ludzkich, udaje nam się wypracować 9 celów po 3 środowiskowe, gospodarcze i 3 społeczne. Więc mamy tutaj właśnie te kwestie, które muszą być uzgodnione na poziomie europejskim. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy występowali z tego samego poziomu. Bywa pan w niej często, zna pan również kraje tego regionu. One mają swoją specyfikę. Czy pańskim zdaniem interesy tego naszego regionu są, czy będą w tej nowej wspólnej polityce rolnej dostatecznie uwzględnione? Jakie są największe wyzwania również z pańskiej strony, jakie Europa stawia temu regionowi? Mówię o Polsce, Węgrach, Czechach, Słowacji, czyli Europa Centralna. Przede wszystkim Polska i państwa wyszehradzkie zdecydowały się, że chcą mieć, mają w pełni sfinansowaną wspólną politykę rolną i w pełni sfinansowany budżet, co jest bardzo dobre. I teraz w ramach tej polityki każde państwo członkowskie będzie mogło sobie zaprojektować program i będzie miało elastyczność na poziomie lokalnym.
I to będzie już ta wolna ręka dla poszczególnych państw członkowskich. Więc na przykład rolnicy w jednym kraju, czy w Irlandii, czy w Grecji mają mieć te same zasady, te same przepisy, sposoby działania jak w innych krajach. Chodzi o to, że to ma działać inaczej. Ma być nowy model, mamy mieć plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, który ma powstać we współpracy z głównymi interesariuszami. Ma być tych 9 celów i to jest nowa opcja. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej, notabene ten wywiad macie Państwo w dzisiejszej gazecie, mówi Pan o komisji jako strażniku i o możliwych interwencjach w kontekście wspólnej polityki rolnej. Jakie sytuacje warunkowałyby takie interwencje i na czym miały polegać takie interwencje? Jak pan wie, mamy narzucone embargo na Rosję z 2014 roku i są tam w ramach tego embarga pewne narzędzia. Oczywiście, że nigdy nie będzie wystarczających pieniędzy dla rolników, ale chodzi o to, żeby dać rolnikom jakąś alternatywę, jakieś alternatywne wyjścia i rozwiązania. Mamy również zmiany klimatyczne, mamy również inne kwestie i rolnicy. Rolnicy mogą odgrywać tutaj większą rolę, ale trzeba im odpowiednio płacić, żeby można było ograniczyć największy wpływ działania tych wszystkich środków na obszary wiejskie, więc są do tego narzędzia, są do tego sposoby, więc tutaj współpracujemy z partnerami po to, żeby można było wypracować takie rozwiązania, które najlepiej zabezpieczą partnerów. Na przykład Hiszpania ma takie narzędzia i możemy się uczyć od tych partnerów i możemy wprowadzać te narzędzia po to, żeby poprawić pozycję rolników w tym łańcuchu żywnościowym, w łańcuchu wartości. Więc mamy na przykład dostawców żywności z Irlandii, producentów z innych krajów, więc chodzi o to, żeby zabezpieczyć te przychody w przyszłych latach w sposób pozytywny. Teraz do zapytania do naszego ministra, gospodarza tej konferencji, za co dziękujemy zresztą. Panie ministrze, jak pan ocenia dotychczasową wspólną politykę rolną Unii Europejskiej? W czym jest jej siła, w czym słabości, pańskim zdaniem? Wspólna polityka jest jednym z największych osiągnięć w ogóle Unii Europejskiej czy wspólnot europejskich. Odegrała w Europie, również u nas, ogromną rolę. Jestem przekonany, że nie jest passé, tylko jest właściwie renesans wspólnej polityki rolnej. Dla Polski no, to była ciężka szkoła, ale te lekcje odrobiliśmy i może się martwią ci, którzy chcieli nas widzieć w kącie i kazali siedzieć cicho. Choćby rozwój produkcji rolniczej w Polsce, eksport, który jest jeden z największych w historii, który pokazuje, że nasza żywność dobrze sprzedaje się na świecie, jest też potwierdzenie tego, że radzimy sobie dobrze. No ale czy wspólna polityka rozwiązała wszystkie problemy w Polsce, ba, czy była w stanie rozwiązać problemy w każdym kraju? No oczywiście nie. To jest to, że z tej korzyści wynikającej z produkcji żywności, z łańcucha od pola do stołu, nie wszyscy uzyskują odpowiednie korzyści. Rolnicy są elementem najsłabszym i trzeba absolutnie zwiększyć ich udział w dochodach całego łańcucha. Korzystanie z pomocy unijnej. W Polsce, przypomnę, skorzystało z tego około 15-20% rolników. Mówię o tej części inwestycyjnej. Dochody są zapewne za małe. Ale generalnie ten czas, który minął, należy oceniać absolutnie pozytywnie i dobrze, że jesteśmy w Unii. Zresztą to akurat rolnicy, którzy może byli najbardziej sceptyczni przy wchodzeniu. Pamiętacie Państwo różnych liderów, którzy wtedy nawoływali, żeby broń Panie Boże nie do Unii. W tej chwili szacuje się, że około 80, może do 85% rolników nie wyobraża sobie istnienia polskiego rolnictwa bez Unii Europejskiej. Proszę mi powiedzieć, panie ministrze, czy odczuwa pan deficyt pomocy komisji w kwestiach problematycznych dla polskiego rolnictwa? Myślę tutaj o ASF, o klęskach żywiołowych, które się zdarzają, susze, powodzie.
w końcu sprawy polityczne, sankcje związane. Zaskoczę pana, ponieważ z eksportem. Generalnie współpraca nie z całą komisją, odpowiadam za sprawy rolne i chcę bardzo mocno podziękować Filowi. Jedno, że spotykamy się dość często, właściwie kiedy potrzebuję, to jesteśmy na spotkaniach w różnych miejscach. Parę dni temu spotkaliśmy się w Dubaju, ale pomimo tego, że komisja stoi na straży, jak pan komisarz stwierdził, dla wszystkich krajów, tych 20 kilku, to uzyskujemy rzeczywistą pomoc i chcę zresztą podziękować. Wczoraj na przykład zostały dopięte sprawy związane z przesunięciami PROW-u, tego, który jeszcze w tej chwili obowiązuje. My przedstawiamy swoje oczekiwania dotyczące również i pomocy krajowej, która musi być notyfikowana w Unii Europejskiej. Ja traktuję Komisję Europejską jako sojusznika w rozwiązywaniu naszych spraw. Ale również jest stare polskie powiedzenie, że jak umiesz liczyć, to licz przede wszystkim na siebie. Doskonale sobie zdaję sprawę, że Unia Europejska nie jest panaceum na rozwiązanie wszystkich problemów i pozbycie się kłopotów przez władze państwo narodowe. My musimy również sami mieć i odpowiedni udział w budżecie na rolnictwo i również szereg działań logicznych, niekonkurencyjnych, nie zaburzających konkurencji europejskiej, również stosować ze środków własnych. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie do pana w tej części naszej rozmowy. Jak pan ocenia efektywność wykorzystania środków europejskich? Bo ja rozumiem, że w kwestii bezpośrednich dopłat tu jesteśmy, raczej realizujemy cel, ale w kwestii drugiego filaru, czyli rozwoju infrastruktury czy obszarów wiejskich, czy tutaj efektywność jest równie wysoka jak w wypadku pierwszego filaru? Nie ma żadnych obaw, że stracimy chociaż jedno euro. Zasada N+3 pozwala nam w dłuższej perspektywie planować wydatki. Rolnicy uważają, zresztą słusznie, z wielu moich przyjaciół, że czasami w latach minionych było przeregulowanie niektórych oczekiwań rolników i to powodowało, że między złożonymi wnioskami a rozpatrywaniem trwała dość długa przerwa, że nie wszystko było logiczne, ale tak jak mówię i jeszcze raz Filowi chcę za to podziękować, my poprawiamy również i korygujemy różne czasami przeregulowania, a czasami może nasze wyobrażenie o prawie unijnym, ponieważ wielkim błędem również było to, że kiedy wdrażaliśmy acquis communautaire, nam się wydawało, że niektóre przepisy unijne tak, a nie inaczej należy interpretować. Nie braliśmy pod uwagę derogacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast efektywność wydatkowania środków jest wysoka. Nasycenie choćby techniką rolniczą jest już w miarę przyzwoite. Teraz trzeba się zwrócić na nowe obszary i tutaj te propozycje, o których komisarz mówił, o których zapewne będziemy dalej dyskutowali, są jakąś odpowiedzią. Europa musi na siebie przyjąć również duży ciężar żywienia świata, bo tu ma dobre warunki ku temu. Polska zresztą jest liczącym się krajem w produkcji żywności. Musimy to robić oczywiście w sposób zrównoważony, ale to nowe techniki, informatyzacja, cyfryzacja, to co nazywamy ogólnie innowacyjnością, o czym premier Buzek również wspominał, bardzo może pomóc i w zarządzaniu gospodarstwami, i wykorzystaniu tego całego potencjału, jaki również polskie rolnictwo sobą prezentuje. I satelity, i drony, i wykorzystanie systemu blockchain, i rolnictwo precyzyjne, to wszystko bardzo rolnictwu może pomóc, bo rolnictwo jest światu potrzebne. Konsumenci muszą to chyba zrozumieć, że rolnictwo jest światu potrzebne. My natomiast w nowej perspektywie musimy się skoncentrować na również celach tych dodatkowych, które są stawiane w tej chwili przed wsią i rolnictwem, czyli cele środowiskowe, cele społeczne, absolutnie zmienić. W Polsce jest to szalenie ważne, również ze względu na dużą ilość małych gospodarstw, małych, średnich, które są dla nas wartością, a nie obciążeniem i kulą nogi. Wartością. Dla obszarów wiejskich małe gospodarstwa są wielką wartością. Chcę to bardzo, żeby to wybrzmiało. Dlatego trzeba również w większym stopniu prowadzić do współpracy gospodarczej rolników, do większej pozycji rolników w łańcuchu tych właśnie mniejszych gospodarstw w różny sposób, żeby również ich produkcja trafiała na rynki lokalne, by mogli być ważnymi uczestnikami przemian na obszarach wiejskich i tych wszystkich złożonych procesów, które świat nam oferuje, świat nam czasami wymusza. Jestem przekonany, że wspólna polityka, mamy tam różne
wątpliwości, zgłaszamy komisarzowi. Zresztą muszę powiedzieć, że jest dobrym negocjatorem. To jest może cecha Irlandczyków, może wybitnego polityka europejskiego, a za takiego komisarza Hogana bardzo szczerze i uczciwie oceniam. Ma duże zdolności negocjacyjne i czasami te wzburzone fale oliwą jakąś tam polewa, szukając i najczęściej znajdując kompromisy między często rozbieżnymi czy trudnymi do pogodzenia racjami poszczególnych krajów. Także Phil, bardzo ci dziękuję i myślę, że wspólnie razem to i tą przyszłą wspólną politykę tak, że tak powiem, wyrzeźbimy, ukształtujemy, że będzie wszystkich bardzo satysfakcjonowała. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Może brawa poproszę dla komisarza Hogana, bo rzeczywiście, przynajmniej w tym, co mówi pan minister, zasługuje. Proszę państwa, ale skoro o oliwie. Przypomnę, w Polsce oliwy się nie produkuje, no to musimy na chwilę zajrzeć do Hiszpanii, która też jest jednym z liderów rynku rolnego w Europie, ma swoją specyfikę. I to jest pytanie do naszego gościa, pana Fernando Mirandy Satillosa, sekretarza generalnego w Ministerstwie Rolnictwa, ale nie tylko rolnictwa, również rybołówstwa i gospodarki żywnościowej z Madrytu. Jak wygląda efektywność dotychczasowych instrumentów wspólnej polityki rolnej z perspektywy Madrytu? Bardzo dziękuję. Chciałem podziękować władzom polskim za zaproszenie nas na tą wspaniałą konferencję. Dla Hiszpanii wspólna polityka rolna jest z całą pewnością wiodącą polityką europejską. Jesteśmy krajem o bogatych tradycjach rolniczych. Produkcja rolna stanowi 10% naszych dochodów, więc ma to ogromne znaczenie. I nasza branża, sektor rolniczy jest także bardzo ważny. Mogę powiedzieć, że na tym wspólnym poziomie jest to kwestia niezwykle istotna i ta wspólna polityka rolna jest jedną z najważniejszych polityk dla Hiszpanii. Chodzi o to, aby utrzymać bieżący poziom budżetu w Unii Europejskiej. W związku z tym staramy się przekonać inne kraje, innych członków do tego budżetu. Może zacznę od dopłat bezpośrednich. Chodzi tutaj o stabilność, o zapewnienie stabilnej działalności rolników na obszarach rolnych, a więc zmniejszenie dopłat bezpośrednich spowoduje odejście wielu rolników i od przeniesienie się ich, podrzucenie ich dotychczasowej działalności. Dla nas jest równie ważne, aby unikać kryzysów na rynku żywnościowym. Przykładowo teraz mamy właśnie dobrze rozwinięty rynek warzyw i owoców, więc chodzi o to, żeby za pomocą wspólnej polityki rolnej i tych narzędzi odreagować na powstające tu kryzysy. Więc chcemy współpracować z Unią Europejską, żeby wypracować tą wspólną politykę rolną na okres do 2027 roku i chcemy w ten sposób uzyskać większą elastyczność, dostosowując wspólną politykę rolną do naszej specyfiki. Chodzi o to, że prawdopodobnie każdy, no my i każdy wymaga i potrzebuje więcej elastyczności do dostosowania się do zasad wspólnej polityki rolnej. Więc przykładowo zarządzanie, ponieważ ponad 50
50% naszej produkcji ma miejsce na obszarach mniejszych niż połowa kraju. Więc chodzi tutaj o odpowiadanie na powstające wyzwania, więc mamy kwestie zmian klimatycznych, wyzwań związanych z środowiskiem. Musimy wspierać naszych rolników. Nie o to chodzi, że oni nie chcą się zmieniać. Chcą, ale muszą otrzymywać wiedzę niezbędną po to, żeby mogli się przygotować na te zmiany i realizować te zmiany. Chodzi o to, aby rolnictwo mogło lepiej reagować na zmiany klimatyczne, na to, co się dzieje. Musimy dać tym rolnikom niezbędne narzędzia. Dla nas jednym z priorytetów politycznych jest również jest również ciągłość pokoleń wśród rolników. Mamy bardzo mało młodych rolników, mało przekazywania gospodarstw następnemu pokoleniu i chodzi o to, żeby mieć nowe rozwiązania wspierające nowych rolników, którzy chcieliby zajmować się rolnictwem, którzy chcieliby się osiedlić na terenach rolnych i działać. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ jak już wspomniałem, mamy największy problem w tym zakresie, ponieważ generalnie w Hiszpanii jest tak, że ludzie mieszkają w pewnych skupiskach, dosłownie w kilku miejscach kraju. Kolejna kwestia związana ze wspólną polityką rolną jest kwestia kobiet, kwestia genderowego podejścia do rolnictwa i wspólnej polityki rolnej. Więc chcemy zapewnić kobietom sposób, aby mogły żyć i działać na terenach wiejskich, żeby mogły tam prowadzić swoje życie. Chcemy stworzyć im różne szanse, możliwości, miejsca pracy, żeby mogły również działać jako liderki w przedsiębiorstwach rolnych, we społecznościach rolnych, aby stworzyć tą tkankę na obszarach wiejskich, aby zapewnić aktywność społeczną, a jednocześnie aktywność gospodarczą, która rekompensuje im ten wysiłek. Więc jest tutaj kwestia wyzwań, ale również kwestia określonego modelu. Więc bardzo ważne jest utrzymanie tego budżetu. To jest ważne, bo musimy powiedzieć rolnikom, że stoją przed nimi wyzwania, ale będą mieli zapewnione środki, ponieważ oni obawiają się, że będą musieli radzić sobie i bardziej robić więcej za mniej i jest im to trudno zrozumieć. W związku z tym wspieramy komisarza, wspieramy komisję, wspieramy inne kraje, staramy, zależy nam na tym utrzymać budżet, ale musimy ciężko pracować podczas tych nadchodzących miesięcy, ponieważ musimy przekonać innych członków, państwa członkowskie, że musimy utrzymać ten budżet. To jest w interesie wszystkich państw Unii. Jest to jedna z największych wyzwań, biorąc pod uwagę wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, więc pojawia się pytanie, czy będzie mniej budżetu, mniej środków, mniej Europy. Chcę powtórzyć, że utrzymanie budżetu odbywa się z korzyścią dla wszystkich rolników i dla całej Unii Europejskiej. Bo wspólna polityka rolna, jeszcze jedno pytanie do Pana, bo wspólna polityka rolna to nie jest tylko budżet, to są pewne cele. Ja pamiętam sprzed lat protesty na Półwyspie Iberyjskim, no nie konkretnie w Hiszpanii, ale w nieodległej Portugalii, dotyczące kwot połowowych oraz wielkości sardel, które były rzekomo przez Unię Europejską ograniczane dla rybaków portugalskich. Dlatego chcę Pana spytać o kompatybilność narodowych celów polityki rolnej ze wspólną polityką europejską. Czy ona się bardzo zbliżyła, czy ciągle, mówię o doświadczeniach dotychczasowych,
Czy ciągle są wątpliwości, czy jest pełna kompatybilność jednego z drugim, czyli narodowej polityki i wspólnej polityki europejskiej? Tak, sądzę, że obie te polityki są w tym momencie bardzo mocno zbliżone, mają podobne cele, więc jesteśmy w pełni przekonani, że wspólna polityka rolna, jak też polityka dotycząca połowów, uzupełniają się wzajemnie, ponieważ tak naprawdę ostatecznie mamy te same cele, te polityki są zharmonizowane. Natomiast tutaj widzimy też, jakie cele są proponowane przez Komisję Europejską i to będzie niewątpliwie bardzo pożyteczne na poziomie krajowym, żebyśmy byli w stanie po prostu też zacząć planować nasze strategie krajowe na kolejną dekadę. To jest ważne nie tylko z perspektywy rolniczej, ale z perspektywy łowisk. Tutaj bardzo intensywnie współpracujemy z Komisją, ponieważ wiadomo, że jeżeli chodzi o obszary do połowu, to dla Hiszpanii jest to bardzo istotne, natomiast jesteśmy przekonani, że nasze polityki muszą być zharmonizowane, nasze polityki krajowe muszą być zharmonizowane z politykami unijnymi. Dlatego też chcemy blisko współpracować z Komisją Europejską, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że należymy do Unii Europejskiej i przypadek hiszpański był przypadkiem. Nie wiem, jak to wyjaśnić tak naprawdę, natomiast generalnie wniosek jest taki, że przyłączenie się do Unii Europejskiej było dla nas istotne, było dla nas najlepszą decyzją, najlepszą możliwą decyzją. Bardzo mocno skorzystaliśmy na wspólnej polityce rolnej. Ona bardzo korzystnie przełożyła się na naszą gospodarkę, na nasze rolnictwo. Poprawiła też usługi oferowane w sektorze rolniczym, w innych sektorach, więc zdecydowanie dała duże korzyści naszemu społeczeństwu. Na pewno daje też korzyści innym społeczeństwom europejskim w innych krajach, ponieważ produkujemy żywność nie tylko dla naszych obywateli, ale ostatecznie dla obywateli innych krajów europejskich, innych krajów po prostu. Więc tak wygląda nasze podejście do wspólnej polityki rolniczej w sensie szerszym, czy to mówimy tutaj o rolnictwie, czy mówimy o połowach. Natomiast zawsze oczywiście interesuje nas większy budżet. To jest zdecydowanie prawda, więc natomiast bardzo mocno współpracujemy tutaj z Komisją Europejską. Pełna harmonia w ogóle. Jestem wręcz zdziwiony. Wydawało mi, że to jest jakąś pracę mamy tu jeszcze do zrobienia. Tutaj nie dość, że znakomity komisarz, to jeszcze pełna harmonia. No ale spójrzmy, jak na to patrzy Praga. Pan minister Jiří Šír, przypomnę, wiceminister handlu i współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa w Pradze. Jak pan ocenia dotychczasową wspólną politykę rolną? Jakie zalety, jakie słabości z perspektywy Pragi? Bardzo proszę. Thank you. Bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim za zaproszenie mnie na to ważne forum. Bardzo się cieszę, że mogę również wziąć udział w dyskusji na temat wspólnej polityki rolnej. Dla nas widzimy bardzo wyraźnie, że Europa w ciągu ostatniej dekady stała się światowym przywódcą i liderem w zakresie produkcji żywności. I należy powiedzieć, że to jest bardzo ważne. I na pewno wynika to między innymi ze wspólnej polityki rolnej. Stąd chcę powiedzieć, że taka ważna polityka powinna zostać utrzymana. Bardzo się cieszymy, że jest ona rozwijana i tutaj słyszymy podobne opinie ze strony przedstawicieli różnych krajów. Natomiast to, co jest dla nas również bardzo ważne, to to, żeby kształtować WPR w taki sposób, że pomagać ona będzie rolnikom w odnoszeniu sukcesów, w udanym prowadzeniu ich gospodarstw, często w trudnych czasach. Na pewno jest to bardzo istotne, żeby mieć bardzo podobne warunki, wspólne szanse, podobne szanse, niezależnie od tego, gdzie w Unii Europejskiej się znajdujemy. Jeżeli chodzi o zasady proponowane przez Komisję, tutaj mamy taki nowy model pracy, delivery model. To są zmiany dziejące się na poziomie Unii Europejskiej, ale jednocześnie oznacza to, że będziemy upraszczali nasze zasady. Owszem, cały czas zadajemy sobie różne pytania. Współpracujemy również z komisarzem Hoganem, ale też zastanawiamy się nad tym, jak
najlepiej zreformować WPR, a potem jak te zasady przełożyć na działania praktyczne, ponieważ wspólna polityka rolna będzie niewątpliwie bardzo istotna dla rolnictwa w Czechach i produkcji żywności w Czechach. Są takie rzeczy w propozycji, które sądzą, do których sądzimy, że powinniśmy jeszcze nad nimi popracować, na przykład ten nowy model dostaw, delivery model. Myślę, że jest to koncepcja zaproponowana przez komisję, która jest warta naszej uwagi, bo może ona być wdrożona w praktykę i uważam, że trzeba jeszcze porozmawiać bardziej szczegółowo o okresie przejściowym. Na pewno chcemy stworzyć nie tylko politykę na szczeblu europejskim, ale też przełożyć to potem na nasze polityki krajowe. Pewne rzeczy być może nie są jeszcze widoczne bardzo wyraźnie, ale staną się istotne na kolejnym etapie. Jeżeli chodzi o równe szanse, jestem pewien, że Czechy w tym momencie naprawdę mają bardzo duże gospodarstwa, jeżeli sobie to porównamy z gospodarstwami w innych częściach Unii Europejskiej. Generalnie są one bardzo duże, ale z drugiej strony mamy też farmy niewielkie, gospodarstwa niewielkie, które mają dosłownie kilka hektarów, więc trzeba rzeczywiście pomyśleć o różnych sytuacjach, różnych specyficznych uwarunkowaniach w poszczególnych krajach unijnych. Natomiast mimo różnic wielkości naszych gospodarstw musimy mieć podobne szanse. Niewątpliwie należy uprościć wspólną politykę rolną, leży to w interesie nas wszystkich i bardzo poważnie podchodzimy do tej obietnicy uproszczenia WPR, ponieważ mówiąc szczerze, rolnicy czescy są zmęczeni wypełnianiem różnego rodzaju dokumentów, podań. Są tym zmęczeni. Widzimy to w innych programach europejskich, że często mali rolnicy z niewielkich gospodarstw nie chcą brać udziału w różnych rozwiązaniach. Mówią, nie, nie jesteśmy tym zainteresowani, nie chcemy, to jest męczące, to jest biurokracja, to jest tyle papieru, tyle dokumentów, ja sobie z tym nie poradzę, nie jestem w stanie, to nie będę w tym brał udziału. Więc rzeczywiście widzimy, że to może zniechęcać, to może być duże wyzwanie, dlatego też uproszczenie procedur jest bardzo dobrym kierunkiem. Jak wspierać gospodarstwa różnej wielkości w najlepszy sposób? Tutaj komisja proponuje pewnego rodzaju ograniczenia obowiązkowe. Rozumiemy, skąd ta decyzja, skąd ten pomysł, natomiast czy możemy rzeczywiście cały czas mówić o rozwiązaniach uniwersalnych? No nie wiem, ponieważ rzeczywiście trzeba powiedzieć, że różne kraje członkowskie mają różną strukturę rolnictwa w swoim kraju, więc rzeczywiście ważne jest, żeby państwa miały pewnego rodzaju możliwość podejścia elastycznego tam, gdzie jest to potrzebne. Po drugie, nie chcemy, żeby miało to negatywne przełożenie na wewnętrzny rynek unijny. To są bardzo ważne zagadnienia. Być może na koniec też ważna kwestia, to są te sektory wrażliwe, które są wspierane na szczeblu unijnym i Komisja Europejska zaproponowała tutaj pewne zmiany, zmniejszenie poziomu publicznego wsparcia o 3%, ale tylko dla państw. Ale tylko dla tych krajów, w których to wsparcie wynosiło więcej niż 15%. Jeżeli to nie było powyżej 15%, to tego zmniejszenia o 3% nie będzie. Tutaj pojawiają się różne propozycje. Natomiast nie chcemy, żeby takie rozwiązania prowadziły do problemów z perspektywy konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Natomiast ważnym zagadnieniem są właśnie te wrażliwe sektory, bo chodzi o miejsca pracy w obszarach wiejskich, gdzie naprawdę te miejsca pracy są bardzo potrzebne. Tu chodzi o sektory, które są naprawdę wrażliwe na, powiedzmy, zmiany klimatyczne. Dlatego też musimy pomóc rolnikom w dostosowywaniu się do zmian klimatycznych. Tutaj rozmawiałem z kolegą z Hiszpanii. Tak ważny jest dostęp do wody, systemy nawadniające i rzeczywiście tutaj rolnicy czescy też do pewnych rzeczy będą się musieli dostosowywać. Polska leży trochę bardziej na północ, więc być może pewnych zmian jeszcze nie widzi, ale one nadejdą. Bo rzeczywiście 2015, 2016, jak też 2018, to były bardzo suche lata, trzy bardzo suche lata, szczególnie na południu naszego kraju i widzimy, że trzeba na to jakoś zareagować i WPR musi nam w tym pomóc. Sądzę, że tutaj inspiracje możemy czerpać na przykład od kolegów hiszpańskich, jak oni byli w stanie tutaj przeprowadzić udane projekty w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jedna, jedyna kobieta w naszym panelu.
Bardzo proszę panią Anikę Juchasz o podobną opinię, podsumowanie tego, jak wyglądała wspólna polityka rolna z perspektywy Budapesztu. Czy ona była zgodna z celami narodowymi polityki rolnej, którą stawiano sobie w momencie, kiedy była konstruowana? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że i tutaj się chyba zgadzam z przedmówcami, że dla Węgier wspólna polityka rolna jest ważna i była ważna. I ja absolutnie nie dziwię się, że nie wszyscy są tego samego, że nie dziwię się, że wszyscy są tego samego zdania co do jej znaczenia, ale jednocześnie wszyscy wypowiadają jakieś swoje zastrzeżenia. Wiadomo, że jeżeli się zaprojektuje taki system, który spełnia swój cel czy szereg celów i już jest wykorzystywany i stosowany przez rolników i daje już wyniki, w związku z tym elastyczność byłaby bardzo przydatna, żeby utrzymać te działania. Mam na myśli tutaj między innymi takie działania greening, więc Węgry były jednym z tych krajów, które właśnie wprowadziły tą koncepcję greeningu, zazielenienia. I teraz Węgry, gdyby miały również to ponownie wprowadzać, to z całą pewnością by zwiększyło obciążenie biurokratyczne. Więc chcę powiedzieć, że jeżeli jakiś kraj już ma wprowadzone jakieś dobre działanie, to byłoby właśnie super dodać dodatkowe elastyczności, żeby móc to utrzymać. Jeżeli chodzi o capping, capping też już mamy, działa to świetnie, mamy tutaj bardzo dobre wyniki. Rolnicy to ludzie bardzo inteligentni, dostosowują się do zmian, również zmian w środowisku prawnych i wspierają niektóre działania. Natomiast jeżeli wyjdzie nam tutaj ostrzejszy capping, to rolnicy nie zareagują na konkurencję, tylko na system wsparcia. W związku z tym chcemy zatrzymać ten system cappingu, który już mamy. Chcemy również zapewnić sobie możliwość elastyczności wewnątrz tego cappingu. Jesteśmy obecnie zadowoleni z etapu negocjacji. I druga kwestia, którą chciałam dzisiaj podnieść, która nie została jeszcze być może w sposób już taki dokładny podniesiona, że my w państwa grupy wyszehradzkiej czy też postkomunistycznych w tych momentach przeżywamy okres 5-10 lat. To jest pierwszy bardzo szczęśliwy okres dla przedsiębiorstw rolnych po czasach komunistycznych, czyli mamy właśnie odnowienie pokoleniowe i mamy to wsparcie ze strony wspólnej polityki rolnej, i więc bardzo się cieszymy, że to jest, ale zależy nam również na posiadaniu takiego wspólnego banku wiedzy, jakichś wspólnych działań, grup zadaniowych, aby mieć te zasoby. Mamy więc tutaj politykę europejską, politykę krajową. One są zgrane, dostosowane. I kiedy przygotowywałam się na to spotkanie, przedstawiono mi kwestie irygacji, nawadnianie oraz wewnętrzne przemieszczanie się siły roboczej. I więc mamy wiele narzędzi, wiele możliwości, wiele nowych instytucji, ale to dla nas jest bardzo ważne i przydałoby się zastanowić się, w jaki sposób najlepiej pomóc rolnikom w przekazywaniu gospodarstw kolejnemu pokoleniu. Kolejna kwestia, która jest z tym powiązana, to jest właśnie nawadnianie i jeżeli chodzi o nawadnianie, chcielibyśmy tutaj otrzymać silne wsparcie ze strony DG Agri i pana komisarza Hogana, ponieważ nasz problem nie leży w
w DG Agri, ale w DG Andy. Mamy właśnie te przepisy środowiskowe. W ubiegłym roku rzeczywiście praktycznie przeżyliśmy suszę. No, w Niemczech też ta susza była widoczna, więc w tym momencie chcielibyśmy mieć sojusznika z pojuszników. No tutaj słyszę, że pan też podniósł, kolega panelista, kwestię nawadniania i wydaje mi się, że potrzebujemy tutaj wsparcia z państwa strony, ponieważ nie są to proste kwestie i tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Gry Hiszpania, ale także w Polsce dość dotkliwie to odczuliśmy. W związku z tym ten problem pewnie w związku ze zmianami klimatycznymi będzie powracał. Proszę państwa, to była pierwsza runda, w której starałem się wyciągnąć od moich rozmówców komentarze, opinie na temat dotychczasowej wspólnej polityki rolnej. Od razu popatrzmy w przyszłość. Może zacznijmy od komisarza Phila Hogana. Czy jednak na tej mapie trudnego wyzwania, jakim jest zbudowanie i utrzymanie standardu jakości rolnictwa europejskiego, czy są zagrożenia, czy są ryzyka, czy są takie wyzwania, którym ciężko będzie sprostać i które wymagają szczególnego wysiłku z naszej strony? Wydaje mi się, że rolnicy generalnie nie powinni ignorować środowiska i zmian klimatycznych, ponieważ widzimy, że to są rzeczy, które dzieją się co roku i powodują różne konsekwencje i widzę, że ministrowie, rolnicy muszą działać, pracować. W związku z tym my musimy znaleźć nowe narzędzia, odpowiedzieć na te wyzwania, nie tylko właśnie kwestie rolne, ale także ograniczające rozwój tych zdarzeń w środowisku. I teraz kolejna kwestia. Uważam, że powinniśmy mieć pewne limity i dokonać redystrybucji tych środków pomiędzy małe gospodarstwa. Potrzebne, wydaje mi się, że była taka kwestia, że wielkie wsparcie dla małych rolników by zniszczyło rynek wewnętrzny. Wydaje mi się, że powinniśmy zapewnić przetrwanie rolnikom na obszarach wiejskich. Powinniśmy robić więcej w tym zakresie, więc mamy małych rolników, małe przedsiębiorstwa, ale jeżeli ludzie mają problem z cappingiem, z tymi odgórnie narzuconymi limitami, więc powinni być jakieś propozycje co do innej redystrybucji środków, żeby pomagać tutaj rolnikom, więc być może na przykład zastanowić się właśnie nad ograniczeniem tego do poziomu, jakiegoś poziomu na przykład, nie wiem, 50 hektarów, a potem dokonywać dalszej redystrybucji tych środków na inne gospodarstwa. Więc jestem ciekawy, co słychać, co państwo myślicie, jeżeli te za narzucanie limitów odgórne jest problemem bez elastyczności. Kolejna kwestia, padła również kwestia o siłę roboczą, o łańcuch produkcji żywności. Więc jeżeli chodzi o greening, o zazielenianie, mamy 9 tysięcy obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska i wygląda na to, że państwu się to podoba, więc wydaje mi się, że powinniśmy na ten temat porozmawiać, musimy się zastanowić, jak wygląda kwestia zasad, przepisów, o wymogu zgodności z przepisami. Wydaje mi się, że system na Węgrzech działa w taki sposób, jak pani opisywała. W tym momencie jednak większość rolników uważa, że w tym momencie to wszystko jest za skomplikowane, za złożone, trzeba wszystko uprościć, trzeba unikać duplikacji zasad i uprościć to już na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Więc wydaje mi się, że powinniśmy założyć właśnie taki system, który zapewni nam zgodność z przepisami, ale i zgodność z zasadami ochrony środowiska, ale bez szkody dla uczestników tego systemu. Pani gość z Budapesztu, z Węgier. Chodzi o krótką, ale jednak dość krytyczną ocenę tego, co proponuje Unia Europejska w nowej wspólnej polityce rolnej. Pan komisarz powiedział o limitach. No ale jest tam też model degresywny dopłat, polegający na tym, że im większe farmy, im większe przedsiębiorstwa, tym mniejsze dopłaty, co w wypadku
na przykład modelu czeskiego jest, prawda, pewnym polem ryzyka. Innym tematem i problemem w tej części Europy są kwestie środowiskowe, kwestie miksu energetycznego i tak dalej. Tutaj pytanie do Państwa, do Pana Ministra przede wszystkim, czy te kwestie środowiskowe i klimatyczne to dla nas duże zagrożenie czy szansa? A zatem gdzie są te punkty, te poziomy czy też nisze tematyczne w ramach tej wspólnej polityki rolnej, gdzie jest jeszcze potrzeba negocjowania, dyskutowania czy nanoszenia korekt? Bardzo proszę Panią najpierw. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim już mamy takie limity, więc z tym nie mamy problemu. Chcielibyśmy natomiast zwrócić uwagę na dwie rzeczy, że powinniśmy mieć tutaj podejście elastyczne, jeżeli mowa o tym podejściu degresywnym. Natomiast drugi temat, mamy SAPS i tutaj jeżeli mowa o redystrybucji, to staramy się zmieniać coś, czyli kiedy mówimy o dopłatach, to zmieniamy coś, co dzieje się przez cały czas. Czyli rzeczywiście może zdarzyć się, że pewne gospodarstwa będą wykraczały poza te limity. To jest generalnie coś, co się cały czas zmienia i rusza. To są decyzje polityczne. Tutaj decyzje nie będą podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa, więc absolutnie tutaj nie wyrażam oficjalnego poglądu rządu węgierskiego. Natomiast być może rzeczywiście w tym rozwiązaniu dla małych gospodarstw powinniśmy zwiększyć limit hektarów. Być może to jest dobre podejście. Jeżeli chodzi o tę część zieloną całego zagadnienia, to nasi rolnicy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest ważne i mamy różnego rodzaju rozwiązania ekologiczne. Jeżeli chodzi o podejście do kwestii środowiskowych, mamy z jednej strony powiązanie z drugim filarem, ale też pewne rzeczy znajdują się w pierwszym filarze, więc to jest naprawdę bardzo zmieniające stropu dla wielu rolników i chcemy, żeby to wszystko było jednak uproszczone. Jir, bardzo proszę. Well, on the... Jeżeli chodzi o różnego rodzaju ograniczenia, capping, możemy być pewni, że jeżeli ustalimy jednego rodzaju granice na poziomie unijnym, to na pewno to nie będzie dobrze, jeżeli to będzie ograniczenie, limit na tym samym poziomie, który będzie miał dotyczyć wszystkich gospodarstw w całej Europie, w całej Unii. Tutaj potrzebujemy zróżnicowania elastyczności. Rzeczywiste pytanie brzmi, czy jako Unia chcemy, żeby nasze cele, albo inaczej, czy chcemy zaszkodzić dużym gospodarstwom, czy chcemy raczej pomóc mniejszym? No i raczej odpowiedź będzie brzmiała, że chcemy pomóc mniejszym, nie chcemy dobijać większych. Więc jeżeli państwo członkowskie będzie kierowało 5% dopłat bezpośrednich do pierwszych iluś tam hektarów, to w ten sposób wesprze tych mniejszych producentów rolnych i państwo być może wtedy tego cappingu, tych limitów, to państwo potrzebować nie będzie w ogóle, bo pokazujemy rolnikom, słuchajcie, mamy tutaj takie zasady unijne, które zostały uproszczone, dzięki nim państwo podejmuje decyzję, jak będzie wyglądała redystrybucja i wspieranie mniejszych gospodarstw. Jak już prowadzimy capping, to nie jest takie proste, bo wtedy trzeba sobie powiedzieć, jaką ostatecznie kwotę otrzyma dany rolnik, więc ostatecznie agencja generalnie tutaj może wpłacić dopłaty w jakiejś wielkości ryczałtowej. Mamy tutaj też dopłaty związane z ochroną środowiska, więc musielibyśmy określić, jaka powinna być ostatecznie ta kwota, bardzo szczegółowo. Stąd moje pytanie, albo też moje rozważania, jak powinniśmy do tego podejść. Powinniśmy to zrobić naprawdę bardzo sprytnie, żeby to ująć właściwie. Fernando Miranda Setillas. Thank you again. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Jeżeli chodzi o capping, o limity bezpośrednich dopłat, to musimy sobie powiedzieć, że mamy taką debatę społeczną właściwie w całej Europie, jeżeli chodzi o redystrybucję dopłat bezpośrednich i musimy powiedzieć, że ta debata rzeczywiście rozgrywa się w różnych krajach i na pewno musimy jakoś na tę debatę, na te zagadnienia zareagować, więc
musimy zareagować, bo jeżeli nie, to naprawdę trudno będzie zdobyć wystarczające fundusze z budżetu, bo tutaj mamy takie dyskusje w parlamencie, w różnych organizacjach publicznych, mamy dyskusje też pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jak do tego podejść, jak te problemy rozwiązać. Skoro już to sobie powiedzieliśmy, to trzeba powiedzieć, że tak jak proponuje komisja, mamy to rozwiązanie capping, limity bezpośrednich dopłat i tutaj też może być rozwiązanie, kiedy nie ma żadnej elastyczności. Nie ma elastyczności, natomiast też jest opcja, że wprowadzimy to w sposób bardziej elastyczny. Natomiast trzeba uznać, że w niektórych krajach jest problem. Nie wiem, jak to wyjaśnić tak bardzo szczegółowo. Natomiast w Hiszpanii, być może w innych krajach, mamy problem następujący, że największe gospodarstwa radzą sobie dobrze gospodarczo, bo dobrze rozwiązują problemy, radzą sobie z kryzysami, natomiast te średniej wielkości gospodarstwa naprawdę walczą, żeby przetrwać. I w gruncie rzeczy w niektórych kontekstach trzeba powiedzieć, że najmniejsi rolnicy wykazują się największą odpornością na różnego rodzaju trudności, bo tak naprawdę oni produkują przy niskich kosztach, więc w gruncie rzeczy sytuacja jest skomplikowana. Czasami najtrudniej jest poradzić sobie gospodarczo tym gospodarstwom średniej wielkości, więc redystrybucja może być jednym z narzędzi wsparcia, ponieważ mamy tutaj ekonomię skali, która może pomóc w konkurencji na rynku, ponieważ generalnie wszelkiego rodzaju marże są coraz mniejsze w naszej produkcji żywności. Ja zdaję sobie sprawę, że rzeczywistość każdego państwa członkowskiego może wyglądać inaczej. Ta sytuacja może być bardzo skomplikowana, może mieć różnego rodzaju podejścia do produkcji żywności, do rolnictwa w różnych krajach. Natomiast niewątpliwie musimy uznać, że taki problem istnieje, musimy się z nim zmierzyć. Skoro mówimy o redystrybucji, o cappingu, capping zdecydowanie, te limity są pewnego rodzaju narzędziem związanym z redystrybucją. Z tych narzędzi musimy korzystać w odpowiedni sposób, żeby dobrze rozwiązać problemy, które przed nami stoją, ponieważ nie chcemy jednocześnie zaszkodzić tym gospodarstwom, które są średniej wielkości. Tak jak mówię, małe gospodarstwa to są czasem gospodarstwa, w których pracownicy mają też inne źródła dochodu, tylko częściowo zajmują się produkcją rolną, produkcją żywności. Może nie korzystają tutaj z ekonomii skali, tak jak duże gospodarstwa. Natomiast tak jak mówię, swoje zalety mają małe gospodarstwa, swoje zalety mają te duże, natomiast czasem najtrudniej jest tym średniej wielkości. To jest pewnego rodzaju dla nas problem polityczny. Musimy na to zareagować na szczeblu politycznym, musimy dać jakieś rozwiązania. I może jeszcze nawiążę do kolejnej kwestii, mianowicie zmiany klimatyczne, zmiany środowiskowe, zagrożenia z tym związane. Czy są to zagrożenia, czy raczej szanse? Mam wrażenie, że nie mamy wyboru. Obywatel decyduje, konsument decyduje. Jeżeli chce jakiegoś owocu, to chce tego owocu. Chce, żeby produkcja żywności była prowadzona, kontynuowana, ale żeby ona była prowadzona w sposób przyjazny dla środowiska, więc nie mamy tutaj innego rozwiązania. Musimy tego przestrzegać, musimy to uhonorować, ponieważ są takie silne potrzeby w społeczeństwie. Tego wymagają od nas konsumenci, obywatele. W innych krajach wygląda to podobnie. Musimy przeprowadzić pewne zmiany, żeby te zapotrzebowania społeczne, zapotrzebowania naszych obywateli, którzy chcą produktów, takich właśnie produktów, są wyprodukowane w przyjazny sposób dla środowiska, to są bardzo ważne potrzeby klimatycznymi. Tutaj w tym regionie rośnie dla Hiszpanii duże zagrożenie i konkurencja. Mówię o produkcji lokalnego wina. Do niedawna w Polsce wina nie produkowano, niemalże poza pewnymi obszarami na zachodzie kraju. Od niedawna tu się zaczyna potęga polskiego winiarstwa, co mnie osobiście bardzo cieszy. Tutaj marszałkowi trzeba gratulować, bo popiera ten lokalny biznes. Panie ministrze, pan minister Ardanowski, który jako ostatni w tej sprawie i zwłaszcza to ważne dla mnie osobiście pytanie i dla gazety, którą reprezentuję, czy polityka ekologiczna Unii Europejskiej na rzecz czystego środowiska to dla polskiego rolnictwa szansa czy zagrożenie? Najpierw kilka słów o cappingu i redystrybucji. Tu każdy kraj zachowuje swoje interesy i jest specyficzny ze względu na sytuację, jaka jest rolnictwa.
Polska jest zwolennikiem zmniejszania płatności dla dużych gospodarstw i redystrybucji dla gospodarstw mniejszych. To wynika z naszej historii. To wynika z tego, że dzięki małym gospodarstwom i dzięki Kościołowi katolickiemu uratowaliśmy naszą suwerenność, uratowaliśmy przetrwanie naszego społeczeństwa, naszego narodu. W związku z tym, co my mamy powiedzieć, że te małe gospodarstwa są jakimś kulą u nogi, są jakimś obciążeniem? Dlatego tu akurat wspieramy Komisję Europejską. Uważamy, że jest to kierunek rozsądny. Nie deprecjonuję tych gospodarstw w innych krajach postsowieckich, postkomunistycznych, natomiast to jest nasza historia, dlatego my również tych małych gospodarstw bronimy. Również z bardzo racjonalnego powodu. Jeżeli jedynym celem istnienia rolnictwa byłaby produkcja żywności, to pewnie efekt skali, koncentracja, to jak profesor Poczta gdzieś tam kiedyś sugerował, 100 tysięcy gospodarstw w Polsce wystarczy. Tylko że sami rozumiemy, konsumenci to rozumieją, społeczeństwo to rozumie, ba, Komisja Europejska również to rozumie, że rolnictwo to są te wszystkie nowe wyzwania, których jest coraz więcej. I żeby je realizować, jest potrzeba duża ilość gospodarstw, duża ilość ludzi, którzy się tym będą zajmowali. Dlatego uważam, że również ze względu na nowe wyzwania klimatyczne, bioróżnorodność, wodę związaną z wyzwania dotyczące krajobrazu i tak dalej, to małe gospodarstwa mają większą rolę do odegrania niż duże, które notabene, zgadzam się całkowicie z kolegą z Hiszpanii, bardziej odporne na kryzysy są te gospodarstwa mniejsze. Duże, wystarczą wahania rynkowe, a przecież żyjemy na rynku globalnym. Nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłym roku. Próbujemy lokować tą żywność, tłukąc się między sobą na poszczególnych rynkach, klęcząc wszyscy w Pekinie, żeby ta mityczna klasa średnia chińska coś chciała kupić. Martwimy się o nadmiar żywności. Pojawiają się, przecież nas dotyka to w tej chwili, praktyki protekcjonistyczne w niektórych krajach. Dlaczego? Bo walczymy o to, gdzie ulokować nadwyżki żywności. A może rola tych mniejszych gospodarstw, tych działających choćby w tym obszarze cudownego, rozwijającego się segmentu, czyli wina tu na Podkarpaciu czy w innych regionach Polski, ale również myślenia lokalnego o tym, że te mniejsze, nie socjalne, nie próba ich dezawuowania, obrażania, twierdzenia, że są dziadem wyciągającym rękę po jałmużnę, tylko pokazania, że również one produkując na mniejszą skalę, oczywiście bardziej specyficzne produkty, starając się wpasowywać w nisze rynkowe, jakie są, mają również szansę istnienia i uzyskiwania przynajmniej części swoich dochodów z rynku, ze sprzedaży. Czy zmiany klimatyczne są zagrożeniem dla rolnictwa naszego? Absolutnie nie. Na COP24 mówiliśmy bardzo wyraźnie, minister Kowalczyk, minister środowiska mówił o roli lasów w sekwestracji węgla, a ja mówiłem, będę to powtarzał, dobrze zorganizowane rolnictwo z dobrze funkcjonującą strukturą zasiewów, z odpowiednim zmianowaniem, czyli tym wszystkim, co rolnicy kiedyś umieli, a teraz gdzieś zaczynają o tym zapominać, z upilnowaniem odpowiedniej jakości gleb, utrzymaniem środowisk wilgotnych, to może być najlepsza odpowiedź świata, polskiego rolnictwa na zmiany klimatyczne, na dwutlenek węgla. Bo z jednej strony gospodarka niskoemisyjna i rząd polski tu robi wyjątkowo dużo, żeby w tym kierunku iść, ale drugie pochłanianie. I rolnictwo może być tym wielkim pochłaniaczem, tym wielkim sekwestratorem dwutlenku węgla. Myślę, że ten kierunek myślenia nie w żaden sposób nie jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa. Jeżeli go dobrze wprowadzimy, to rolnictwo może być jedną z najważniejszych odpowiedzi Polski na zmiany klimatyczne. Rolnictwo to jest również ta wielka zielona elektrownia. Przecież możemy produkować nie tylko żywność. Na świecie za kilka pokoleń żywność będzie produktem deficytowym. Będziemy walczyli o żywność. I wtedy każdy kawałek będzie musiał być wykorzystany do produkcji żywności. Ale do tego czasu jeszcze możemy produkować surowce nieżywnościowe.
Możemy również iść w kierunku wykorzystania energetycznego. Tu myślę, że trzeba w Polsce więcej w tym kierunku zrobić, ale wieś jest na to gotowa, stać się wielką zieloną elektrownią, czyli przyszłość przed polskim rolnictwem, przyszłość przed rolnictwem europejskim. No, przypomniał mi minister Ardanowski pewną lekcję z biologii przed laty, kiedy nauczycielka tłumaczyła, że do procesu fotosyntezy rzeczywiście potrzebne jest CO2, którego tutaj mamy w nadmiarze. Proszę Państwa, komisarz Hogan zaczynał i ma przywilej zakończenia tej rozmowy, tej dyskusji. O, pan Jerzy jeszcze, jedna uwaga, bardzo proszę. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Zanim pan komisarz zakończy to bardzo owocne spotkanie, chciałem powiedzieć, że widzieliśmy świetnie, w jaki sposób działają różne struktury rolne w Unii i w państwach członkowskich. Na przykład Polska ma te małe gospodarstwa i uważa, że są one najważniejsze, a być może w Hiszpanii są średnie gospodarstwa rolne, a z kolei u nas duże. Ale trzeba pamiętać, że musimy właśnie uwzględniać tą specyfikę, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na jednolite podejście. I czasami, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, padają takie zdania, których naprawdę nie rozumiemy. Na przykład, żeby duże gospodarstwa nie mogły uwzględniać kosztów siły roboczej, kiedy stosują capping. Według naszych obliczeń duże gospodarstwa rolne dają 75% pracy, zapewniają 75% stanowisk i miejsc pracy w przemyśle rolnym, w branży rolniczej. Więc to jest właśnie ta kwestia produkcji. I w związku z tym mamy pytanie, czy rzeczywiście chcemy odebrać rolnikom możliwość pomagania w swoim, więc co mają wtedy zrobić? Mają pozbyć się tych ludzi, mają prowadzić bardziej intensywne uprawy, muszą jeszcze bardziej intensywnie używać środowiska i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście o to chodzi w celach wspólnej polityki rolnej? Chyba nie. I wydaje mi się, że tego typu debaty jak dzisiejsza są bardzo potrzebne po to, żebyśmy mogli zauważyć, jakie mamy problemy, jakie mamy pytania. I to my musimy je rozwiązać. W tej rozmowie, żeby pokazać specyfiki rolnictwa czy polityki rolnej w poszczególnych krajach, które muszą na zasadzie pewnej symbiozy stworzyć konsekwentną politykę rolną Unii Europejskiej. Panie komisarzu, do pana należy ostatnie słowo i moje pytanie. Czy my wyłącznie dostarczamy tym problemów, czy widzicie tą wschodnią Europę, Europę Centralną jako szansę dla Unii? Odkąd pracuję jako komisarz, mogę powiedzieć, że nigdy nie widziałem aż tylu osób, tylu ludzi niezadowolonych ze wspólnej polityki. Starałem się to zmienić. Opracowałem model, który miał uwzględniać silne i słabe strony poszczególnych państw członkowskich. To jest najlepsze, co mogę zrobić, jeżeli chodzi o wspólną politykę. No oczywiście wspólna polityka ma wspólne cele, no bo to jest wspólna polityka. Natomiast teraz państwa członkowskie muszą znaleźć sposoby realizacji swoich celów w ramach tych celów. I teraz padła kwestia tej specyficzności, tych różnic. I ja jestem otwarty na uwzględnienie tych kwestii. Wszyscy wiedzą, że jestem otwarty na sugestie. Ale wydaje mi się, że pojawia się tutaj jeszcze kwestia właśnie tej dystrybucji środków. I teraz, jeżeli nie to obowiązkowy capping, to w takim razie proszę mi powiedzieć, jakie są alternatywy. I się im przyjrzymy. I uwzględnimy w związku z tym koszty robocizny, koszty pracy, uwzględnimy koszty wynagrodzeń płaconych pracowników.
bo akurat no, to jest właśnie kwestia ta podnoszona przez Czechy, przez Republikę Czeską, że de facto niszczy miejsca pracy, bo na koniec dnia ludzie chcą uczciwej dystrybucji. Po drugie, konsumenci chcą mieć zaufanie do produkowanych produktów. Konsumenci chcą mieć zrównoważony rozwój środowiska. I ja nie twierdzę, że rolnicy są konserwatywni, nie chcą się dostosować. Dostosują się, jeżeli dostaną inicjatywy finansowe, zachęty finansowe, jeżeli będą widzieli sens. Ja wiem, że tak się będzie działo, bo ja pamiętam z czasów, kiedy byłem rolnikiem, że się na to zwraca uwagę. Ale musimy uwzględnić właśnie kwestie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i każde państwo ma swoje sposoby realizacji tych celów i wdrażania tego planu. Więc kończąc, chcę powiedzieć, że rolnictwo to wyjątkowe, bardzo inne zajęcie i zawód. I musimy, rolnicy muszą dostarczyć nam żywność, żebyśmy mogli jeść 3 razy dziennie. I musimy pamiętać jeszcze o kwestiach eksportu na cały świat, musimy pamiętać o miejscach pracy. Więc co robilibyśmy na naszych obszarach wiejskich, nie mając tych dodatkowych inicjatyw? Więc rolnicy powinni być traktowani jako rozwiązanie tych wielu problemów w różnych obszarach, zamiast być traktowani jako problem i źródło problemów. To było bardzo ciekawe dyskusje, bardzo ciekawe kwestie podnoszone i mam nadzieję, że kolejny panel będzie równie ciekawy. Dopóki goniliśmy zwierzęta, tej cywilizacji nie było. W związku z tym to jest matecznik cywilizacji. Chciałbym na koniec właśnie to powiedzieć i podziękować wszystkim za udział.